6 sierpień 86. Pokój z Tobą. Wychwalaj Najwyższego Boga Jahwe. Boję się pokazywać te orędzia. Kocham Boga głęboko, lecz boję się pokazywać orędzia. Dzień i noc myślę tylko o tym. Bóg da Ci swój pokój i swoją moc, gdy nadejdzie czas ujawnienia orędzi. Bóg zechce, abyś dała te orędzia wszystkim. Módl się. Odczuj, że jesteś kochana. Bóg Ci pomoże, Daniel. Pokój z Tobą w niespokojnych czasach. Wychwalaj Najwyższego. A dlaczego? No bo wtedy Cię wywyższy. Lepiej trzymać z Najwyższym niż z tymi, którzy są na tym samym poziomie, nie? Przecież to chyba jest logiczne. Tutaj nie ma co tłumaczyć więcej. Jeśli będziesz wychwalał Najwyższego Boga, to po pewnym czasie zostaniesz wywyższony. Nie przejmuj się, że możesz bać się pokazywać te orędzia. To jest coś normalne, to jest zdrowy objaw. Co innego, jakbyś nie miał żadnych wątpliwości, nie miała żadnych wątpliwości i by się nie bała, to wtedy można byłoby pomyśleć, że coś z tobą jest nie tak, nie? Jeśli jednak boisz się, to znaczy, że masz w sobie taką roztropność, że nie dajesz wiary wszystkiemu, co słyszysz dookoła. To jest normalne, że się boimy pokazywać orędzia, no bo to jest dość ryzykowne. No bo jak wiemy, mamy przecież objawienie publiczne, do którego powinno się wszystko odwoływać. I właśnie te orędzia też się odwołują do tego. To jest tylko przypomnienie po prostu. Więcej odwagi, nie lękajcie się. Jeśli zaufasz, więcej zaufania, to Bóg z czasem da Ci więcej pokoju, mocy do działania. To musi być taki proces, który musisz przejść. Jestem w stanie Ciebie zrozumieć. No bo kilka lat temu, od 2015, to czułem jakby większe takie wątpliwości. Chyba chcecie, żeby na świecie zapanował pokój, nie? Właśnie nadszedł czas ujawnienia tych orędzi. Orędzia pokoju i miłości, które będą się które będą przeciwdziałać niepokoju na świecie. Bo to jest orędzie pokoju i miłości. No chyba lepszej nazwy nie mogło być. Orędzie pokoju i miłości. A co się stanie, duszo, jeśli zaczniesz przy okazji ujawniać te orędzie? To wtedy będziesz prześladowana. Nie będę tego ukrywał przed tobą. Taka jest właśnie cena współpracy z Bogiem. Teraz będę pił do tego tutaj anioła stróża, który powiedział, że Bóg zechce, abyś dała duszo te orędzia wszystkim. Po prostu bez większej ilości modlitwy no nie ujedziesz. To cię po prostu przerośnie. To jest zbyt obciążające psychicznie. Po prostu nie ujedziesz bez większej ilości modlitwy niż dotychczas, jaką praktykujesz. Musicie zapamiętać, że to również jest duchową walką na śmierć i życie. Orędzie pokoju przeciwko niepokoju na świecie. Bóg nieraz mówił o tym, że będziemy nosić krzyż orędzie pokoju i miłości. Takie rozpowszechnianie jest również krzyżem. Również krzyżem. Nie jest to łatwe rozpowszechniać. Jednak z czasem, dzięki mocy Najwyższego, odczujesz, że jesteś kochana. Bóg ci pomoże we wszystkim, tak jak posłał anioła stróża, by pomagał jej w tej trudnej misji. Daniel, anioł stróż.